Witam Was bardzo gorąco w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień dla mnie. Coś takiego się będzie działo, co już bardzo długo na to myślałam. No i nareszcie nadchodzi ten moment, więc pomyślałam sobie, że zaproszę Was do vloga z nami. Zapewne już wiecie z tytułu, co dzisiaj robię. Ale jeżeli nie przeczytaliście albo nie wierzycie temu, co widzicie, to tak, jadę dzisiaj powiększyć usta. I od razu mówię, to nie jest vlog, żeby kogoś namawiać do zmiany wyglądu albo upiększania się chirurgicznie, czy tam jakkolwiek to można nazwać, ale również chciałam tylko powiedzieć, że to, że ja to robię, to nie znaczy, że mówię Wam o tym po to, żeby słuchać komentarzy typu o po co się ubrzydziłaś, coś tam. Moja decyzja, przemyślałam za i przeciw i zobaczymy. Mam nadzieję, że efekt będzie fajny. Jak widzicie, moje usta są minimalne. Kształt jest ok, ale górnej wargi prawie nie ma. Zwłaszcza jak się uśmiecham, znika. I wydaje mi się, że do mojej twarzy, która jest dość duża, brakuje mi czegoś i chcę po prostu spróbować z ustami. Więc dzisiaj mały zabieg, zobaczymy jak pójdzie. Nagram Wam całą jakby relację od dzisiaj do, jak już tak dajmy się zagoić, co nie? I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zabieg będzie przeprowadzała moja znajoma, która jest pielęgniarką od wielu, wielu lat. No, ale poczekajcie, muszę wziąć smoothie. Nie jesteście na to gotowi. Nie, nie jesteście, ale muszę Wam pokazać. Jestem mega zapuchnięta. Czekałam dużo godzin, bo jakoś nie byłam gotowa na kamerę, ale stwierdziłam, że skoro zaczęłam nagrywać, no to pasuje kontynuować. Tak więc mamy 4 godziny później, myślę. Moja górna warga jest mega spuchnięta. Już mi się zaczęły siniaki. Wyglądam tak. Cała zapuchnięta. Tutaj mam strasznie wydęte, ale nie dotykam, bo się boję. Powiem Wam, że oprócz tego, że z boku, z tej strony jeszcze ok, z drugiej strony wyglądam niesamowicie jak kaczka, to jakby rozmiar mi się podoba, tylko że dziwnie się czuję. Ja nigdy nie miałam ust, nigdy nie malowałam ust i teraz mając widoczne usta, mega się czuję dziwnie, tym bardziej, że jeszcze je czuję. Jeżeli byście się zastanawiali, to mam tutaj takiego jakiegoś piega od urodzenia, więc to nie jest żaden tam wyprysk czy coś. W każdym razie, no, zapucham strasznie, a dzisiaj mamy kolację z kuzynem i jego dziewczyną, także trudno, pójdę, ogłoszę się, że wyglądam jak strach na wróble. I mam nadzieję, że mówiła mi pani, że w poniedziałek już bym miała mieć bardzo fajny kształt, więc zobaczymy. Mówiła mi, że mój kształt ust ogólnie do startu był trochę trudny, bo mam tutaj takie zapadające w kształcie litery M i ciężko to wyprowadzić na prostą, więc zobaczymy, czy jak już wszystko opuchlizna spadnie, to czy wtedy jakby nie będzie wdęć i nie będzie brakowało gdzieś tego wypełniacza. Zobaczymy. Na razie wyglądam bardzo, bardzo dziwnie, no ale zupdate'uję Was pewnie jutro rano. Hej, dzień dobry, dzień dobry. Dzień drugi po moich wypełniaczach. Tylko zrobiłam usta. Nie wiem, czy Wam mówiłam wczoraj, że będę robić też botoks, ale nie. Zrobiłam tylko usta i cały czas są bardzo, bardzo spuchnięte. Kacze tutaj. Ale już wczoraj wieczorem były w takim najgorszym stanie i dzisiaj rano jak wstałam. Jest już koło południa, więc już trochę jest lepiej. Mogę już generalnie zacząć je masować, co jest fajne. I jakby kształt mają fajny. Tylko ta opuchlizna jest konkretna, tak? Więc to jest dopiero drugi dzień, myślę, że tak czwarty, piąty dzień to już powinny wyglądać fajnie. I pierwszy raz, nigdy wcześniej nie miałam wypełniaczy, także taki, no nie wiem, taki coś nowego bardzo. Na razie wydaje mi się, że wyglądam bardzo dziwnie, ale tak jak mówię, jestem mega spuchnięta i myślę, że jak to wszystko opadnie, to będę miała większe usta, ale nie olbrzymie i myślę, że będę to bardzo lubić. Dzień dobry kochani, przechodzę z update'em ustowym. Powiem Wam, że jest dzień piąty. Cały czas mam wrażenie, że dość porządnie mam spuchniętą górną wargę, chociaż jak widzę, to kształt jest fajny. Nie mam żadnego makijażu, więc wyglądam śmiesznie i mam dużo wazeliny. Ale mam cały czas tutaj bump, mam dużo bump w środku i wydaje mi się, że cały czas mam ten efekt kaczki, ale z dnia na dzień wygląda to trochę lepiej, także mam nadzieję, że na te 2 tygodnie, jak już wszystko tak się ma już ustawić, to będzie naprawdę fajny efekt, bo jak widzicie, o, tutaj mi to przeszkadza, ale jak dotykam, to jeszcze czuję dyskomfort i ból i tak samo z tej strony, także
Bo jak chodzi o kształt, no to są naprawdę widoczne i są lepsze, a nie są jakieś kolosalnie wielkie. Także cieszę się bardzo. Jak na razie jestem zadowolona, tylko jeszcze trochę zewstydzona tą kaczką z góry. I jak się uśmiecham, to też z tej strony troszkę się zapada. Tutaj mam bump, który próbuję raz rozmasować. Zobaczymy. Dam Wam update za kilka dni albo jutro. Przechodzę z update'em. Trochę się próbowałam pomalować i nie wyszło. Ale jest dzień piąty. Jutro będzie tydzień, to dzisiaj jest dzień szósty. Wydaje mi się, że coraz to lepiej wygląda. Ta warga mi tutaj zapadała, a teraz mi się wydaje, że lepiej. Cały czas są za duże, znaczy za duże, wydaje mi się za bardzo spuchnięte tutaj, mam nadzieję. Ale już się coraz bardziej przyzwyczajam i mam nadzieję, że za chwilę będą takie, że będę się czuła bardzo, bardzo dobrze. Wiecie, ja miałam bardzo małe usta, żeby zacząć i cały czas wydaje mi się, że rozmiarowo są małe, tylko tutaj się trochę zapadają, no ale zobaczymy. Oby to się uregulowało. Jeszcze mówią, że do 2 tygodni to się wszystko ustawia, a później będziemy widzieć taki konkretniejszy efekt. Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo gorąco. Słuchajcie, dzisiaj jest tydzień po moich ustach. Myślę, że wyglądają znacznie, znacznie lepiej. Jeszcze tutaj widać, że mam... No, jeszcze tu mam wyboje i grudki. Gdzie nie, gdzie mam grudki tutaj, ale już przynajmniej ta górna warga nie wygląda tak źle, więc się cieszę i coraz bardziej wyglądam jak ja. Także fajnie. Mam jeszcze, myślę, tydzień, zanim się to wszystko wygoi tak, jakbym chciała, także spoko, bo powiem Wam, że miałam panikę przez chwilę, bo górna warga była dużo, dużo większa. Teraz widzę, że ona opada coraz lepiej. A tak jak mówię, mówią mi 2 tygodnie poczekać, więc jeszcze tutaj muszę rozmasować i tutaj muszę rozmasować. A myślę, że może kiedyś będę chciała jeszcze większe usta, zobaczymy. Ale na razie się cieszę, że mam trochę górnej wargi, a nie wygląda to jakoś niesamowicie, wiecie, sztucznie. Dzień dobry, słuchajcie, przyszłam, bo zapomniałam, że moje update'owanie z ustami było beznadziejne, ale popatrzcie, jestem już zupełnie wygojona, bardzo mi się podobają moje usta. Jedyna rzecz, czego Wy nie widzicie, ale wiadomo, ja jak cały czas sprawdzam, to od samego początku miałam, poczekajcie, tutaj taki bump, taki wybój i masowałam, żeby zszedł i teraz tak generalnie jak mówię, jak jestem w ciągu dnia, to nie widać, ale jak zrobię tak, to jest troszkę. I trochę go czuć. Nie ma tragedii, ale wydaje mi się, że popatrzcie, czy wyglądam, jakbym miała usta zrobione. Cicha burza. Tu jest dziura. Ania, jak oglądasz, to przyjdę do Ciebie jeszcze raz. Dalej są stosunkowo małe, ale zrobiliśmy całą szczykawkę. Tak jak mówię, troszkę nie mogłam się przyzwyczaić na początku, a teraz jak oglądam te wideo z początku, to powiem Wam, że fajne były takie napuchłe. Tylko że jak one są napuchłe, to był pierwszy raz, kiedy robiłam usta w życiu. Jak one są napuchłe, to tak ciężko czują się i się wydaje, że się ma te usta nie wiadomo jak duże. I chyba wszyscy zawsze mówią, że na początku nie znoszą tej opuchlizny, a później chcą, żeby usta były takie jak w ten pierwszy, drugi dzień. Moja siostra też robiła ze mną usta, tyle że moja siostra uwielbiała stan opuchlizny i ona cały czas chodzi i mówi, że potrzebuje większe, więc podejrzewam, że za jakiś czas może sobie pykniemy jeszcze jedną strzykaweczkę, żeby zobaczyć większe usta, ale tymczasem myślę, że naprawdę wyglądają fajnie, nie wyglądają nienaturalnie. Jest górna warga, nie ma szaleństwa, tak więc myślę, że ktoś tam, wiecie, nie wie, że zrobiłam usta, to raczej się nie zorientuje. Co myślicie? Dajcie znać. Dobra, to tyle na ten vlog. Także co, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja się z Wami zobaczę w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.